Witamy wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym tegorocznym koncercie organizowanym przez Gminne Studio Piosenki i Sekcję Tańca Współczesnego zatytułowanym Życie jest piosenką. Jest to koncert poświęcony trzem wybitnym polskim autorom tekstów piosenek. Są nimi Agnieszka Osiecka, Jacek Cygan i Marek Dudkiewicz. Ze swojej strony pragniemy życzyć Państwu przyjemnego oglądania i słuchania największych przebojów polskiej muzyki rozrywkowej. Na sam początek na scenę chcielibyśmy zaprosić dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, Roberta Kaczmarka. Proszę Państwa, jesteście świadkiem wspaniałego święta. Dzisiaj święto piosenki, najwspanialszych melodii, najwspanialszych tekstów, które napisali wspaniali artyści Marek Dudkiewicz, Jacek Cygan i Agnieszka Osiecka, która na pewno trzyma kciuki tam do góry. Proszę Państwa, dziesiątki godzin przygotowań młodych artystów, którzy za chwileczkę z wielkim stresem, ale też i z wielką mobilizacją staną na tej scenie, aby zaprezentować dla Państwa to, czego nauczyli się przez ostatnie miesiące. Podziękuję na samym końcu tym najważniejszym osobom, ale nie byłoby tego spotkania, gdyby nie nasi znakomici goście. Witam bardzo serdecznie przewodniczącą Rady Gminy, panią Janinę Wojtasiak. Witam radną gminy Przygodzica, a jednocześnie rodowitą mieszkanką Przygodzic, panią Kornelię Tysiak. Witam bardzo serdecznie, że też tutaj mamy błogosławieństwo Boże na tym koncercie. To jest bardzo ważne. Witamy serdecznie księdza kanonika, naszego proboszcza Marcina Teissnera. No i zawitał do nas po sąsiedzku nasz wspaniały sołtys, a dokładnie przewodniczący wszystkich sołtysów w gminie Przygodzice, pan Aleksander Pietrzak. Witamy bardzo serdecznie. Ale proszę Państwa, najważniejszymi gośćmi jesteście wy. Rodzice, babcie, dziadkowie, siostry, bracia, kuzyni, kuzynki, wszystkie rodziny, które skupiły się wśród tych młodych artystów, bo to dzięki wam, dzięki waszej mobilizacji, dzięki waszej pracy przyprowadzacie praktycznie codziennie te dzieci tutaj do gminnego ośrodka. Wielkie brawa dla państwa. Proszę państwa, godzina przepięknego koncertu. Koncertu, który sławi polskie, dobre słowo w muzyce. Koncertu, który, mam nadzieję, bardzo długo będziecie Państwo pamiętali. Dziękuję ślicznie. Napisanie tekstu wymaga paru przegadanych nocy, spojrzenia w oczy. Dlatego zżywam się z artystami. Potem to nie odchodzi od razu, ale zostaje. Piosenki przez tych ludzi są mi bliskie, a ci ludzie są bliscy przez to, że dla nich napisałem piosenkę. Słowa te wypowiedziane były przez Jacka Cygana podczas jego benefisu w Polskim Radiu Trójka. Młodsze pokolenie zna Jacka Cygana z programu muzycznego Idol, gdzie był jednym z członków jury. Natomiast musimy pamiętać, że jest wybitnym autorem polskich przebojów. Wiecznie uśmiechnięty optymista. Napisał ponad 1000 tekstów, które do dziś zna i śpiewa każdy z nas. Ważnym rozdziałem w twórczości Jacka Cygana są piosenki dla dzieci. Przez 10 lat prowadził program telewizyjny i estradowy Dyskoteka Pana Jacka. Napisał dla dzieci kilkadziesiąt piosenek, współpracując m.in. z Majką Jeżowską, Magdą Franceską czy Krzysztofem Antkowiakiem. Dlatego w kolejnej części naszego koncertu pochylimy się nad twórczością Jacka Cygana. Najmłodsza grupa Gminnego Studia Piosenki i Tańca Współczesnego przygotowała dla Państwa kilka utworów pisanych specjalnie dla dzieci i młodzieży. Zaczniemy od jednego z najbardziej znanych przebojów Jacka Cygana, zatytułowanym Zakazany owoc w wykonaniu Martyny Szychowskiej i Adama Kurzawy.
W jednym z wywiadów zapytano Jacka Cygana o to, jakie uczucie słyszeć swoje piosenki. To bardzo miłe, że ludzie wciąż nimi żyją. Gdy słyszę swoją piosenkę w radiu, to czuję, jakby ktoś puścił ją specjalnie dla mnie. Czasem chwalę początek jakiejś piosenki, a potem okazuje się, że ja ją napisałem. W piosence Rytm i Melodia Wiktoria Łukasik, Zuzanna Dudka, Maja Biegańska, Olga Wałęsa, Julia Janoś i uczniowie tańca współczesnego. Kiedy rodzą się najlepsze pomysły? Piosenki mogą powstawać w różny sposób. Uwielbiam na przykład ten moment,
w którym 2 tygodnie nie mogę wymyśleć tekstu, a pomysł urodzi się w aucie na czerwonym świetle. Zdążę zapisać 1 linijkę, a z tyłu już na mnie trąbi. Wtedy muszę liczyć na kolejne czerwone światło, żeby nie zapomnieć tekstu. Zapraszamy na scenę Olgę Wałęsę, Igę Fabiś, Sarę Pacynę, Julię Janoś i Adama Kurzawę. Wykonają piosenkę Przyjaciel wie. Że piosenka będzie hitem? Nigdy się tego nie wie. Często pytają mnie o przepis na hit. Czegoś takiego nie ma. Inaczej ta robota nie miałaby sensu. Całym sensem pisania piosenek jest ta tajemnica. Wystąpią teraz przed Państwem 3 wokalistki. Iga Fabiś, Martyna Szychowska, Julia Pietrzykowska w piosence Laleczka z Saskiej Porcelany oraz uczniowie tańca współczesnego.
polski to dobry język do pisania piosenek? Nic nie zastąpi emocji w polskim języku. Nasze piosenki mają niesamowitą siłę. W piosence Dłonie Wiktoria Łukasik, Zuzanna Dudka i Julia Pietrzykowska. Portalu Wirtualna Polska Jacek Cygan powiedział: kochajmy polską piosenkę i nie dajmy jej odczuć, że już w Polsce jest niepotrzebna. I nie chodzi o sfery wpływów ani o tak zwaną kasę. Chodzi o język. Nie pozwólmy, by dzieci myślały, że Polska to taki kraj, gdzie w radiach śpiewa się tylko po angielsku. Usłyszymy teraz utwór Skłonie w wykonaniu Zuzanny Nowak, Marii Biegańskiej, Sary Pacyny oraz uczniów tańca współczesnego. Westernie być kowbojem, hej.
posiada anioł za niebieskich bram. Na waszych szybach jak na struna śpiewa wiatr. Jak tu bez was pokazać panelów i ofery, bo nie do aniołów, do dami mówi pełne stery. Wysłuchaliśmy i obejrzeliśmy występy najmłodszych uczestników Gminnego Studia Piosenki i Sekcji Tańca Współczesnego. Część druga naszego koncertu poświęcona będzie twórczości Agnieszki Osieckiej. Agnieszka Osiecka, poetka, pisarka, reżyserka, dziennikarka, autorka ponad 2000 tekstów piosenek, skeczy i utworów scenicznych. Podczas studiów rozpoczęła współpracę z prasą literacką i młodzieżową, publikując reportaże i eseje. W roku 1954 związała się ze Studenckim Teatrem Satyryków, pisząc dla nich teksty o tematyce lirycznej, nie pozbawione jednak akcentów społecznych. Jako pierwszą twórczość Osieckiej, Jak dobrze mi sąsiada, zaprezentuje Żaklina Mazurkiewicz i uczniowie tańca współczesnego. Jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada, on wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada, a zimą dopomoże przy węglu i przy koksie, choć sama nie wiesz kiedy ułoży wam rok się, gdy furę zmartwień kłopotów masz chłód. Do drzwi sąsiada zapukaj pum pum, gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum. Do drzwi sąsiada zapukaj bum bum, pożyczy ci zapałki, pół masła, kilo soli, wysłucha twoich zwierzeń, choć głowa go boli, bo to nie narzeczony, co chmurny albo smutny, to jest po prostu sąsiad, co mieszka pod szóstym, gdy furę zmartwień kłopotów masz chłód. Do drzwi sąsiada zapukaj, puk, puk.
jesienią zagada. Pomoże ci w rachunkach, pobawi się z chmurami, choć tęskni za tą panią, co pachnie fiołkami. Utwór Damą Być, którego za chwilę usłyszymy na scenie, napisała w 1976 roku. Muzykę skomponował Jacek Mikuła, a usłyszeć go można było w wielu coverach. Najbardziej jednak w pamięci zostaje wykonanie oryginalne, którego autorką jest Maryla Rodowicz. Na scenę zapraszamy teraz Julię Niziołek w utworze Damą Być. Do zbierania, nie zrozumie pan. Nie mam głowy do posady, do parady, do okłady, to zbyt opłakany stan. Chcę słyszyk, jak dama mieć, jak dama mieć, jak dama mieć. I jak moja ciocia jadzie z wrażliwością leć. Nie mam serca do sieroty, głupionego bajteloty. Nie zrozumie pan. I trenować nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała dama być, jak dama być, jak dama być. I na wyspach bananowych bananów kępić. Nie mam serca do piękności, do piękności, do świętości. To zbyt wyszukany stan. Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu, z drugiej strony. Nie zrozumie pan. Tylko gdzie te damy, gdzie te damy są? Skoka się gdzieś, poszły psiną dar. Odfrunęły z królikami, a głupiemu żal. Na pierwszym festiwalu polskiej piosenki w Opolu w 1963 roku odniosła wielki sukces, otrzymując nagrodę indywidualną za piosenkę o okularnikach. W czasach siermiężnego tumułki okularnicy szybko stali się hymnem młodej polskiej inteligencji. Autorka tych zwrotek wielokrotnie powtarzała, że najlepszą uczelnią nie były dla nich studia dziennikarskie, ani reżyserskie, lecz praktyka pisania, jaką przeszła w studenckim teatrze satyryki. Przed państwem Aleksandra Iwańska i uczniowie tańca współczesnego w piosence Okularnicy. I'm
Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie i gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i jedna. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W tym okular zajdzie mgłą przymarznięte dłonie drżą, potem razem w bibliotece i w stołu. Towarzyszyły ludzkości od zawsze. Agnieszka Osiecka podjęła się tematu tak zwanego gadania w jednym ze swoich wierszy. Powstał z tego hit dzięki wspaniałemu wykonaniu Maryli Rodowicz i Seweryna Krajewskiego. Dzisiaj utwór Ludzkie gadanie usłyszymy w wykonaniu Amelii Jasińskiej. Niewiele jej trzeba, żywią
czeka na mysz, gdzie każdy tak zna swego Pana. Tam wiedzą, co jesz, co pijesz, gdzie śpisz. Miała tyle talentów, że można było nimi obdzielić tuzin innych osób, a każda z nich miałaby zapewne liczne nagrody i piękne życie. Z łatwością rozkochiwała w sobie zarówno tych mężczyzn, którzy stali się ikonami swego czasu, jak i tych, którzy tylko pretendowali do tych tytułów. Była dla nich wszystkim, jak i piosenki. Zdradziecko przystępna i niespodziewanie gorzka, zarazem ulotna, chwilowa, rozpływająca się wraz z ostatnim wersem refrenu. Kolejny utwór to porcja optymizmu. Liryczna melodia Marka Grechuty ze szczyptą romantyzmu. Usłyszymy teraz śpiewny flirt w tekście Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Hanny Olejniczak i uczniów tańca współczesnego. Utwór Gaj. Młode żądze, dopóki życie w nas.
żyją młode żądze. Twórczość Agnieszki Osieckiej pozostaje na marginesie zainteresowań zarówno krytyków, jak i historyków sztuki. Była ona bowiem trudną i pełną sprzeczności osobą, która nigdy nie ukrywała swoich kompleksów, słabości i porażek. Artystka przez całe swoje życie poszukiwała idealnej miłości. Samotność wynikająca z potrzeby wielkiej miłości była bardzo obecna w utworach Osieckiej. Kolejny utwór napisany został do filmu znanego raczej przez starsze pokolenia, Jan Serce. Mówi o ulotności miłych chwil, o płytkości, chwilowych relacji, wierze i oszukiwaniu się, nadziejach, wzlotach i upadkach w miłości. W utworze Uciekaj serce moje, Jagoda Zielezińska. Zwrócone ręce gdzieś na plaży, oczy błysk. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść. To wciąż za mało moje serce, żeby wyżyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd. Nie wybaczy nikt chłodów, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd. I nie wybaczy nikt chłodów. Niezabawny, nic nie widzący.
wybaczy nikt chłodów, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem ten jest dym. Nie wybaczy nikt. Serce moje, zakończyliśmy drugą część koncertu i przechodzimy do części finałowej. Kolejne wokalistki zaprezentują twórczość Marka Dutkiewicza. Zapoznajmy się krótko z jego biografią. Marek Dutkiewicz, polski autor tekstów piosenek, scenarzysta, dziennikarz i wydawca, a także osobowość telewizyjna. Jest autorem kilkuset tekstów piosenek, z których wiele stało się przebojami. Współpracował między innymi z takimi zespołami i wokalistami jak 2 plus 1, Budka Suflera, Halina Frąckowiak, Kombi, Lombard, Urszula, Zdzisława Sośnicka czy Warius Manx. Pierwsze poważne teksty napisał dla znanego większości zespołu 2 plus 1. Na scenie usłyszymy teraz jeden z nich, Wyspa Dzieci, w wykonaniu Aleksandry Iwańskiej, Jagody Zielesińskiej i Marty Pawłowskiej. Już jeden leci, pac, 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 już drugi spadł.
przygoda z radiem rozpoczęła się od rozgłośni harcerskiej. Wkrótce jednak przeszedł do pierwszego programu Polskiego Radia, do młodzieżowego Studia Rytm. Współpracując z wieloma artystami, wybił się na rynku muzycznym, a jego teksty do dziś są znane i śpiewane. W utworze Aleja Gwiazd, Roxana Szwejda. Współpracy Marka Dutkiewicza i piosenkarki Martyny Jakubowskiej. Przebój zaistniał w 1982 roku,
Autorem muzyki do przeboju jest Jacek Skubikowski. Przed Państwem Kłopoty to jej specjalność w wykonaniu Julii Luczman. Napisał w szkole. Na rynku istniał wtedy dodatek jazz z rubryką Rytm piosenka. I w ramach prezentacji młodych, zdolnych opublikowano kilka jego tekstów. Właściwie tam ukazał się pierwszy raz tekst Wstawaj Szkoda Dnia, który wpadł w ręce Januszowi Krukowi, gitarzyście i założycielowi zespołu 2 plus 1. Dzisiaj utwór Wstawaj Szkoda Dnia usłyszymy w wykonaniu Amelii Jasińskiej, Hanny Olejniczak, Julii Duczmal, Żakliny Mazurkiewicz, Julii Niziołek oraz Roxany Szwejdy. Solo taneczne zaprezentuje Klaudia Pietrzykowska. Powietrze świeże, ja pokoju żyję. Więc po co chowasz twarz pod koc? Dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają sny nierozegrane, czekają sny niewypełnione. Czekają wiatry niezwykłane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia! Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia. Dlaczego kryjesz się we mgle zarośniętą biegną ścieżką? Dlatego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz, co odeszło.
Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia. Nareszcie świt zastąpił noc. Powietrze świeży jak po burzy. Więc po co chowasz twarz pod kąt? Dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, 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 wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia, polskich autorów tekstów piosenek. Mamy nadzieję, że koncert zaszczepi w Państwu chęć odtworzenia starych przebojów w domu. Warto czasem odkurzyć stare płyty i przenieść się do magii polskich słów. My ze swojej strony dziękujemy za przybycie i już dziś zapraszamy na kolejny koncert współorganizowany przez Gminne Studio Piosenki i Sekcję Tańca Współczesnego. A pożegnamy się z Państwem słowami i piosenką Jacka Cygana. Kiedy Majka Jeżowska mieszkała w Chicago, organizowała koncert charytatywny dla polskich dzieci. Potrzebowała piosenkę na finał. To były lata 90. Puściła mi piosenkę przez telefon, a ja nagrałem ją walkmanem. Kilka dni później napisałem: wszystkie dzieci nasze są. Wszyscy uczniowie Gminnego Studia Piosenki i Sekcji Tańca Współczesnego. Thank you.
rozumiem mowy Twej. Czytam śmiech, czytam mnie. Zbuduj z nich klucz, otwórz nim na śmiałość naszych sumień. Ważny jest serca alfabet, ciepły uśmiech jak słowo. Jesteśmy razem, wszystkie dzieci nasze są. Nasza Majkę, Małgosia, Czo. Piosenka ciągnie za rękę. Podaj mi dłoń i z nami stań. Nie ma dziś granic nasz dom. Naszego cudownego koncertu. Mam nadzieję, że nasze pociechy dały z siebie wszystko. Jesteście Państwo dumni, że mamy w naszej gminie takie wspaniałe artysty. Zaproszę tutaj do siebie Panią Przewodniczącą Janinę Wojtasiak, która jednocześnie reprezentuje też dzisiaj Pana Wójta, który jest na wyjeździe służbowym. Ale chcielibyśmy bardzo krótko, ponieważ jest tutaj bardzo duże zamieszanie, podziękować tym najważniejszym. Na samym początku bardzo się cieszę, że odeszliśmy od formuły, że organizatorzy czy dyrektor, kierownicy placówek prowadzą tego typu koncerty i zapraszam do siebie z wielkim ukłonem i podziękowaniem Asię Szczepkowską i Miłosza Matysiaka. Wielkie dzięki, wielkie brawa dla naszych prowadzących. Proszę Państwa, nie byłoby tego koncertu, nie byłoby nas tutaj, gdyby nie największe mózgi, można powiedzieć, czyli instruktorzy, którzy przygotowali tych wspaniałych artystów do dzisiejszego występu. Zapraszamy do siebie wspaniałych instruktorów, Martę Pawłowską i Marlenę Muchę. Ale razem z Panią Przewodniczącą uważamy, że największe szczęście to są te wszystkie tutaj pociechy, które wokół mnie stanęły. I właśnie dla nich wszystkich mamy bardzo, bardzo dużo słodyczy. Mam nadzieję, że przynajmniej połowę dzisiaj skonsumujecie jeszcze, bo dużo energii straciliście.
Chciałem jeszcze w tym momencie podziękować wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury za wspaniałe przygotowanie tego koncertu. Wszystkim technikom, Sebastianowi, Krzysiowi, którzy tutaj dbają o to, żeby dźwięk był wspaniały. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, abyśmy mogli dzisiaj spędzić tak wspaniałe popołudnie. Jeszcze raz wielkie dzięki i co, pokiwamy naszym widzom? Pokiwamy? Dziękujemy! A te cukiery podzielcie jak chcecie, ale są wasze. Jeszcze kilka słów, pani Janka. Ja już wiele nie powiem. Kochani, dziękujemy bardzo. Czekamy na następny koncert. Kolejnych sukcesów, kolejnych pięknych występów. I proszę bardzo, to dla was. Częstujcie się. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i do zobaczenia.